Jak już rozprawiliśmy się z paznokciami, teraz chciałbym nieco to przybliżyć. I zajmijmy się problemem włosów. Bardzo często na zdjęciach beauty, na portretach już trochę rzadziej, to co będzie nas bardzo niepokoiło, są te drobne włoski na tle. I oczywiście, jeśli chodzi o takie detale, zresztą nie tylko włoskie, ale mamy tutaj też jeszcze trochę rzeczy do retuszowania, a później jeszcze włosy. Aczkolwiek zacznijmy od prostych rzeczy. Jak można w prosty sposób wyrównać tło, poprawić te wszystkie małe włoski, by nie wyglądało to nieładnie? Już tak jest, że zdjęcia beauty muszą być naprawdę perfekcyjne i nie możemy pozwolić sobie, żeby odstawały nam takie włoski wszędzie tutaj na tle. Więc najlepszym sposobem będzie tutaj użycie stempla. Jeśli chodzi o flow i w tym wypadku, jeśli chodzi jest to tło, może to flow być wysokie, może być nawet na 100%. Ja sobie to daję tak luźno powyżej 50%. I naprawdę da mi to duży komfort takiego retuszu. W tym wypadku, jak widzicie, jest to krycie, będzie dosyć mocne przy tym przepływie około tutaj 60%, a przy okazji mam taki, jeszcze czuję komfort tego, że nie jest to takie pełne krycie, że jest tutaj zachowana ta taka delikatność jeszcze tego. I to, co robimy, bardzo prosto dookoła tej twarzy, tam gdzie mamy to właśnie takie nieładne włoski, po prostu to wszystko sobie czyścimy. Nie jest to skomplikowane, oczywiście nie chcę wam tutaj pokazywać zbyt dużo takich rzeczy, jak robienie zaznaczenia dookoła, a później czyszczenie tych włosów, ponieważ będzie to tylko strata czasu. To, co będzie najłatwiejsze tutaj do zrobienia, flow powyżej 50. I po prostu malujemy, zamalowujemy. Jak widzicie, ja tutaj niepotrzebny błąd zrobiłem. Trochę się pośpieszyłem. Tutaj odrobinę na nosie. Nie są aż takie wyraźne. Oczywiście czoło i zaraz po czole, to co ja tutaj zauważyłem, jeśli chodzi o takie małe włoski, jestem pewny, że wy również. Chodzi tutaj o nos oczywiście. Pozwólcie mi, że ja tutaj szybko zamaluję. Nie będę się zajmował aż takimi tutaj do końca w tej chwili. Ok. I wróćmy sobie na dół, bo mam taką sprawę niedokończoną jak te włosy w nosie. I w tym wypadku będę obniżał to flow na takie bardzo niskie i będę starał się delikatnie to rozwiązać. Będę zmniejszał mój pędzel. Oczywiście tutaj będą w tym wypadku, co możecie zresztą zobaczyć bardzo wyraźnie, że jeśli chodzi o sam pędzel, trzymam go raczej jako miękkiego. Ok, teraz będzie to o wiele lepiej. Na początku mieliśmy drobnego, można powiedzieć, laga. Jeśli chodzi tutaj w nosie, to naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym. Delikatnie będę to zamalowywał. To, co mogę Wam tylko powiedzieć jeszcze, oczywiście możemy tutaj manipulować trybami, przerzucając z darken na Lighten, jeśli czujecie się nie za komfortowo po prostu pracować z tym trybem normalnym, bo może nie daje wam on takich efektów, jakie byście chcieli, to warto odrobinę może sobie tutaj poeksperymentować z innymi trybami, sprawdzić jak będzie wam po prostu pracować najwygodniej. Pamiętajcie, że czas jest tutaj ważny, dlatego nie utrudniajcie sobie pracy jakimiś niepotrzebnymi zabiegami, zbyt wieloma zmianami, budowaniem zbyt dużej ilości warstw, bo jeśli chodzi o same warstwy, to nie zaoszczędzi wam to czasu budowa
większej ilości warstw, a to, jaki problem dostaniecie przez to, to będzie to, że pliki wasze będą bardzo duże. I jeśli nie będziecie pracowali na naprawdę mocnym komputerze, to może być dla was odrobinę problematyczne. A jak wiadomo, jeśli zaczynamy, nie zawsze owy komputer mamy. Oczywiście każdy musi mieć ten komputer, ale mam tutaj na myśli mocny komputer. Ok. Widzicie, tutaj trochę w tym nosie się pomęczyłem, ale kilka prostych zabiegów i wygląda to o wiele lepiej. Będę na pewno tutaj dopracowywał kilka prostych rzeczy, jeśli chodzi o teksturę i tak dalej, ale to, co jest przede wszystkim, chcę wam pokazać, rozdzielając na osobne punkty, jeśli tak jak w poprzedniej lekcji dostaliście to wiadomość, jak można w prosty sposób tutaj retuszować skórę. Jeszcze na pewno trochę pracy na tej skórze będzie. Później w następnej lekcji dostaliście, jak prosto poprawić sobie paznokcie. I oczywiście bardzo podobną metodą tutaj robimy taki zabieg, jak czyścimy takie drobne włoski dookoła. I z pewnością będę to robił. Będę robił to więcej już po zamówieniem. Mam jeszcze trochę tutaj. Więc na pewno na koniec tych drobnych lekcji ja sobie to wszystko przyspieszę i cała taka praca, która mi pozostała, której nie zrobiłem przez zbyt dużą ilość mojego gadania, będzie dokończona na samym końcu. W każdym razie, jak widzicie, w taki sposób rozliczam się z tymi włoskami. Nie mam potrzeby tutaj zaznaczania, po prostu chcę to zrobić szybko i ten miękki pędzel mi na to pozwala, że pracujemy na osobnej warstwie. Tutaj nigdy nie będzie dla nas naprawdę problemu. Ciężko jest zrobić błąd. Poza tym zawsze możemy sobie zrobić kilka kroków w tył, co również będzie dla nas sporym ułatwieniem. Więc naprawdę, jeśli chodzi o retusz, błędy ciężko jest zrobić tak naprawdę. Więc pozwólcie, jeszcze kilka włosów będę miał. Nie podobają mi się do końca tutaj włosy znajdujące się na górze. Więc mamy tutaj te odstające włosy. Tak bardzo prosto je poprawię, bo sporo chcę tutaj powiedzieć w następnej lekcji jeszcze odnośnie samych włosów, retuszu włosów. Więc tutaj, jeśli chodzi o ten czubek, nie będę aż tak dużo usuwał. W tej lekcji, jeśli chodzi o usuwanie tych drobnych włosków na tle, mam nadzieję, że pewne wątpliwości zostały dla was rozwiane. Oczywiście nie tylko takie drobne włoski mogą tutaj być usuwane w ten sposób, ale wszelkie nierówności, jakie wam się pojawiają na tym tle. Jeśli mamy bardzo dużo jakichś nieprzyjemnych włosów na tle, najprostszym sposobem na naprawienie tego będzie używanie tutaj stempla. Więc naprawdę uniwersalne narzędzie do wielu zadań.